Akcja. Bum, bum. Siemanko. Witamy was w kolejnym vlogu. Witamy was w kolejnym odcinku vloga. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że streścimy cały tydzień życia wytwórni Siemano Wariaty. Życia, znaczy nie wiem czy wytwórni, no w sumie to nie jest życie wytwórni, tylko nasze, nie? Tak. W dzisiejszym odcinku wiele ciekawych atrakcji, na przykład montowanie teledysku Białasa. Na przykład montowanie teledysku Białasa. Teraz montujemy sekwencję z montowaniem teledysku Białasa, która potrwa minutę albo dwie, domontowałem do połowy, nadałem styl i potem zmontował to ktoś inny. Jeżeli ten teledysk wyszedł, to znaczy, że się udało. Jeśli wszystko jest po coś, wszystko jest po coś. Zapraszamy na świetną sekwencję z montowaniem. Bum! Nie ma ranka, więc to idealny moment, żeby o nim porozmawiać. Po pierwsze ranek to jest tak. Menda, gnida i wsza. I wrednak rura. Zawsze się spóźnia. I przyszedł. Idealnie. Ja już byłem tutaj pod spodem, tylko wpadłem w pętlę czasu, kurwa. A w ogóle powiedz do vloga, co ty myślisz o tym utworze? Jaki? Pępek Świata. O, Pępek Świata, no jak sam tytuł, proszę państwa, mówi. Jest ważny. Czujesz się ważny w tym kawałku, zaznaczasz swoje miejsce w społeczeństwie, prawda? I montowałem klip, montowałem dzień, montowałem tydzień, montowałem miesiąc, ale klip jest dobry, to ja powiem dzieciom. Hej, hej, se joka interpreta svenska. Konsumen, hard, no, ok. Siemano, Brubel. Co słychać? A teraz patrzcie, jak się tworzy content wartościowy na lata i być może psujesz sobie relacje ze znajomymi, ale słupki w górę. Ja jestem tak od montowania, ty k***a, c***bany. Mówimy. K***a, w łysy łeb, ty k***wo! W łysy łeb! Ziomala! Złamałeś mi kolano krzesłem. Nie, to ty zniszczyłeś podwójny content. Podwójny content, tak jak Twix. Od dzisiaj jesteście trzy. To jest nowa, patrzcie. Jakbym kupił Twixa, to wiecie co bym zrobił? Bym trzeciego dodał od razu, bo jestem innowatorem. Rozumiecie? A to był wtedy Twix. Ludzie by mówili, ty, ale Twix to jest że dwa, tak? A czemu są trzy? Ten nowy gość tak zrobił. Twix, po prostu trzy. Moja pamięć mięśniowa nigdy ci tego nie zapomni. Zapomni, zapomni. Nie takie rzeczy zapominała. Pali się buch, dymu leci w chuj. My tu stoimy, oryginalny strój. Bardzo dużo kasy kosztowały Adidasy. Bardzo dużo floty kosztowały te głupoty. Moim zdaniem jadłeś ludzkie zwłoki, dlatego jesteś chory. Nie jadłem nigdy ludzkiego mięsa. Nie mów takich rzeczy, kurwa, masz mnie za kalibrę. Dobra, ja muszę połączyć, a teraz łączę się, kurwa, ze swoją artystyczną duszą i teraz się dzieją takie rzeczy, że to wszystko jest zrobione w rytmie raga i to rozdala. Dobre montowanie wymaga stylu raga. Nic innego nie pomaga jak styl raga. Nic innego nie pomaga jak styl raga. Bo montowanie tego wymaga. Nic nie pomaga jak styl raga. Zaraz będzie to grubo zmontowane. No bo nazywam się Kamil Lanek. O, raga style bumboklat. Rubel, na razie tego jointa już nie palę. Dziób, wchodzi ten joint, jakby miał nogi. Odbija się od podłogi. Jakby miał rogi. Jakby miał nogi. Ej, wdzie! Wchodzi ten joint, dziób, wchodzi ten joint, jakby miał nogi. No to psychiatryk. Psychiatryk. Z tym psychiatrykiem. To psychiatryk. Tylko chodź, klip zmontuj, to wychodzisz zajebiście. Witają. Zrób tu płytę, wyprodukuj. Siemanko. Już to był psychiatryk. I tylko już ma wyjść i to mnie jeb do psychiatryka. Ale pianistę montowałem łatwiej. To jest w ogóle mniej eksploatowany niż. Tak, kolorowałem A$AP Rocky Gang, whatever. Mamy zdrowe zioło, jest ziomek wesoło. Palimy to ciągle, palimy te gandzie. Dla nas to jest złoto, wirtualny high. Wey, teraz budzę cały kraj. Jak zamknij ten budynek od zewnątrz. Chcę zrobić taki kawałek. Ja mam, to mam. Masz. A się najera. Ja prosto z apteki, mamy te buchy. Ty jarasz sieki, chyba jesteś głupi. A ty bierzesz to z ulicy od dilera? Człowieku, to nie zioło, to ściera. Kogo? O ty. A kurwa cię kosztuje, poza stratą honoru to. Już jestem gotowy na tej kwestii. Boxer, sprawdź to. Walka ścieni. Teraz użyję starej metody kataryniarza. Aaaa!
Wieczór dlaczego... Wieczór dlaczego jest zajebiście być raperem? Bo jest zawsze jak w lice... Biorę płuco! I mam haj! Biorę płuco! I mam haj! Polski krank! Przywrócony! Nie, na krank nie działa. Poczekaj! Polski... O ty kur... Zabijam cię teraz. Naprawdę. Metodą kur... nóżka. Ty kur... Chodź kur... Uduszę cię kur... Tu biorą zew, oddaj dew, poczuj energii zew, to gówno na ściana. Ej, mamy problem jeden. What's the problem? Jaki jest problem? Problem jest taki, niespodziewany dość, nie? Tam jest lodówka, myślałem, że będzie lód, a nie ma lodu, tylko głowa John'ego jest. Czemu zabiliście John'ego? Dlatego, że się jebał tak jak ty i na szczęście już jest trochę miejsca w lodówce i twój łeb będzie drugi. Mój łeb? Ja was kurwa przewidziałem. Byłem tu zanim go zabiliście. Obserwowałem was. Nie było cię tu! Byłem. Mamy wszędzie kamery, nie możesz nam tego udowodnić. O ja jestem latem. Nie zrobiłeś tego. W czapce mnie nie poznaliście. Nie, to nie możesz być ty! To ja. To nie możesz być ty! Trill! Stary, nie pakuj mam się, nic. Jedziemy na moko... Wiedziałem, żeby go nie brać do tej roboty. Ej, ktoś mi torbę zajął, ale nawet się nie gniewam, bo nie zauważyłem. Ej, grube! Masz, śpiewam! Nie no, to jest przecież policyjny samochód, kurwa. Ale jak jednak na autostradzie taki widzę, to zwalniam. Jak jedziesz takim autem, to albo jesteś dealerem, albo policjantem, musisz się przyznać. Jeśli jesteś z głęboko zakonspirowanym policjantem i nagrywasz na nas materiały, to chyba na nas macie, kurwa. Dramat, nie? Warunki były, ale teledysk jest, jest... podoba mi się i moim współpracownikom. Wspaniale, dokładnie tak. No i teraz... co masz na sobie, to wydajesz. Teraz pokażemy wam, jak zrobić najlepsze sekwencja z najlepszym zdjęciem w stylu streetwear. Najlepszą reklamą wody mineralnej jest po prostu sama woda. Nie ma nic przyjemniejszego niż picie wody w rubel, nie? Napij się wody. Nie ma kubka za bardzo, wiesz? Ale... Ja się napiję i ci dam. O... Czeku... Fest. A w ogóle, Lanuś, ty wiesz, że bierzesz udział, jakby można powiedzieć, w takim konkursie związanym z moją płytą? Jakim? Bo podczas podpisywania płyt, 5 płyt zostało podpisanych inaczej i 5 osób, które dostanie te płyty, może sobie przyjść na jakiś koncert za darmo. No i jak już, co tam jest napisane na tych płytach? Lanca. Nie, jest napisane tak. Lanek to... No i resztę już dowiesz się z mediów. Lata praktyk artystycznych, kurwa. Pół Europy, kurwa. A, bo się nie widzieliśmy w lany poniedziałek. O ty, kurwa. No to teraz mamy problem. Pani go nie oblałem, ale studio co ja zupełnie kolą, człowieku. Co? Kolą. No to. Oblewa się wodą, bo woda nie powoduje ran. Makawieli mówi, żeby większą bronią napierdać, kurwa. No to kola jest gorsza niż jest... woda. Ej, kurwa. Ej. Komputer się zepsuł. No bo biała wyszedł i zabrał energię. Naprawić studium. Słuchaj, jak miałem 18 lat, pracowałem w serwisie komputerowym. I to jest Macintosh. Słuchaj, wyłączyć z prądu trzeba go. No i działa! I co kurwa? I bumboklat! Ja mam! Wszystko naprawiłem energią mych rąk! Nie, nie działa chmura. Tego nie można odłączyć. Jak się to odłączy, to się wszystkie 4 studia spierdolą. Nie można tego ruszać. Wszystkie 4 studia się spierdolą. A na jaką kwotę będą skraty? Możemy! Panie dały radę, panie dały radę. Ej, on gdzie no. Golfa. Nie, tam jest kierowca w środku. Nie no, trzeba im pomóc. Myśleliśmy pomóc, ale... Nie zdążyliśmy! Nie poradziły. Znowu. Ty? A jak ty miksujesz kawałki, to też masz kaptur na głowie i czapkę na tym? Tak, bo wtedy rezonans lepszy. Wydaje mi się w rubel, że lepiej mieć uszy odsłonięte, k***a. Ale wtedy wszystko słychać. To chyba lepiej, nie? No zależy co miksujesz. Nie no, k***a, nie działa. Muszę nalać bęgierki, no. Wymyślimy nowe nawet. What's going on, bro? O, działa! We bang on that, man! Jak ty to zrobiłeś? Jego nie było chwilę, nie? Trzeba napisał taki scenariusz, żeby to miało świetnie, żeby było śmieszne. Żeby przygody niby były, nie? A, że nie, przygody, że tu nie działasz, witaj wtedy. Ja! Oni nas sabotują! Ba. Ja pierdolę!
Wielki jest wszystko zaplanowane! Co jest ciekawego w zwykłym dniu w studiu? Nic, tak, siedzimy, tak, nagrywamy. To jest wielki sabotaż. O, tu im wypierdolimy studio, tu drzwi im zablokujemy. Yeah. Będą musieli nic, będą musieli. Ty sabotujesz. Nie wiem, było, to wszystko działało. Jestem zły policjant. Dobra, dobra. O, ty dobry. Papierosa, Lody? Dlaczego, k***wa? Jakby, słuchaj, ja nie jestem tu po to, żeby ci k***wa w pier*** spuścić czy coś, ale powiedz mi szczerze, dlaczego k***wa sabotujecie k***wa ten album? Czemu mnie k***wa sabotujecie wróble? Bo co? Bo dlaczego wy to k***wa robicie? Kto was wynajął? SBM, a kto? To pies SBM-u! Oni dali sukces i go zabierają. Dzięki temu wytwarzają złą energię. Słuchaj, my ci damy dwa razy więcej. Damy ci czas do wschodu. I zastanów się, k***wa. Sami sobie ustawimy za. Zdjęcie się w k***le przed swoim samochodem. Pół cienia, tu mamy fajny ten. Granice cienia wykorzystamy. Ciąć k***wa na swojej bryce, stary. Albo tak też możesz siedzieć. Mówię na dachu. Żeby tu stać, stanąć na ziemi, na dole. I patrzeć się w obiekty. On masz tu przede mną jakby, tu chat. Patrz tak do góry. K***wa, ciekawe w sumie. On trzyma auto plecami, k***wa. W sumie ciekawe w k***wie. Rozumiesz, k***wa? Znaleźliśmy kadr, którego szukaliśmy. Widzicie? Wszędzie da się zdjęcie zrobić, dobre, speedwearowe. Nie, no przecież to jest rozumiane, tylko trzeba to skadrować, patrz. Tak jak mówiłem, że zrobię zdjęcie speedwearowe, zajebiste, kreatywne, zapraszam wszystkie marki do współpracy, ale z nikim nie mam czasu współpracować, także nie musicie pisać i tak. Teraz tam wkleisz ludziom i ocenią w skali od 1 do 10, jak bardzo jest to fajne zdjęcie lub k***a. W skali od 1 do 10. Ale w skali kickera, czyli 10 to najk***sze, a 1 to najlepsze. Wszystko na odwrót, k***a. Wow, no cóż to było za zdjęcie? Widziałeś to zdjęcie? Zdjęcie do k***a. To nawet nie sprawdziła telewizja, k***a. Mówię do telefonu, nie do... dobra. Zajebiste zdjęcie! To było jedne z najlepszych zdjęć swoich, jakie widziałem dzisiaj. Ogólnie? Nie trzeba mówić nic o zdjęciu, jakichkolwiek walorów zdjęcia nie trzeba wyjaśniać, ani go opisywać, tylko wystarczy jedno słowo w ówczesnych czasach, znaczy nie w ówczesnych, tylko w naszych czasach. Zajebiście! Zajebiste! Zajebiście! 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 Przechodzimy do kolejnej sekwencji w tym cudownym vlogu, jaką jest kręcenie filmu fabularnego, bo kurczę, każdy powinien potrafić nakręcić przynajmniej małą etiudę wróblową, tak jak wróbel. A w sumie to ja nakręciłem z wróblem. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Także zapraszamy na nasz film. Rozsiądźcie się wygodnie w kanapach, zapaszcie dobrą herbatę i rozkoszujcie się pięknymi kadrami. Zamknij. Czyżby? Kurde, znowu. A miał być niezniszczalny, V-Tec. V4 DOHC, człowieku. To miała być maszyna, nie? Trzeba do mechanika. No to dawaj do jakiegoś najbliższego mechanika pójdziemy. Mam twojego. Gdzie on jest? Kraczka. Jego z buta, dawaj. Nie możesz iść do jakiegokolwiek mechanika po prostu? Nie miej mechaników innych. Główny to jest k***a traku. I gdzie ten mechanik? Nie powiem ci. No jest to niemutne. A jak on się nazywa, ten mechanik? Nie powiem ci. A dlaczego? No, nie chcę o tym gadać bez potrzeby. Nie ma, wiecie gdzie jest Tesco? Nie ma jeszcze. Zamknęli Tesco, jest Media Mall. Ile on miał lat? 12? Nie p***ci co? Dzień dzie. Czekaj, okulary założę. Powiedziałeś młodemu, że jutro jest 420? 420? Wiesz co jutro robimy? A? Dzień święty, święcić ją musi. On nic nie wie, musisz mi pokazać. O czym wy mówicie? Nie wiesz co jest 420? Będziesz się z nami trzymał? My zarobimy na TikToku, pomożemy ci zarobić dużo więcej. 50-50 podział, normalnie. Na trzy.
A co ja mam robić? Człowieku. O. No po prostu będziemy nagrywać TikToki. No. Mati, to, że na niego trafiliśmy, to jest cud, człowiek. To jest cud. Będziemy największymi TikTokerami w historii. Będzie zapisany w Wikipedii złotą czcionką. No, dobrze że go poznaliśmy. Dawaj z nami, ziomuś. Chodź. Siema, ziomek, co masz dzisiaj na sobie i ile to kosztowało? Sorry, mama do mnie dzwoni. Kurczę, TikToki nie są takie łatwe, jak się wydawało. Będzie padać? Tak. O! Ślimak. O kurwa. Ślimak! Kurwa, ślimak! Waiting for sunshine.